25 kwiecień, pierwsze parę dni po ściągnięciu jakichś dziwnych obostrzeń, kurwa, nie mogę się wysłowić, taki jestem zdyszany, obostrzeń, no i co, i kurde, od razu akcja, jedziemy na rybki, ruszamy na nowe łowisko, parę kilometrów ładnych mamy, ale łowisko jest też zniesione są wszelkie limity i okresy ochronne, mają też niby problem, więc jedziemy to zbadać tak jak w tamtym roku. Nie byłem tam jeszcze, kawałek drogi przed nami, jadę właśnie na spotkanie z Marcinem na wylotówce i no i co, i walimy, nie? Zobaczymy, pokażę wodę jak będziemy na miejscu. Na tą chwilę jestem zadowolony, w końcu mogę jechać na ryby, kurde, naprawdę już dość tego siedzenia w domu, dość tych stresów, nerwów, trzeba jechać, chociaż kija pomoczyć, nawet jak wrócę do domu o blanku, to i tak będę szczęśliwy, bo byłem na rybach, czego i wszystkim życzę, żeby mogli sobie odpocząć tak jak lubią, więc co, do zobaczenia nad wodą. No i dojeżdżamy powoli na miejsce. Droga jest całkiem dobra, nic tu się nie dzieje, więc dajemy radę. Zaraz zobaczymy nową wodę. Tu już widzę jakieś stoliki, widzę parking, widzę miejsce na ognisko. Aha, i widzę zakaz wjazdu dalej, więc zaraz zobaczymy, o co tu kaman. Aha, robimy nawrotkę do cofania, no dobra. Idziemy patrzeć. Siemandero! Co jak na pierwszy rzut oka? Pierwszy rzut oka, jest fajna woda. No tak, wiesz, tutaj stopniemy sobie autem. Jak najdalej. No. I tam jest miejscówka, a tam... Zobacz, to fajna drzewka. To ci pokazywałem. No, teraz totalnie wygląda ładnie, bo zielenie, gdzie tak byłem? No fajnie, bo to już właśnie ta pora, już ta wioseneczka, nie? No jest tu co? No, patrz, tam jedno drzewko? Całkiem przyjemnie. Tam drugie, widzisz? No, teraz jest miejscówka zaraz, nie? Kawałek. Tak jak te drzewa tam zaraz, nie? Dlatego tu się cofnie, ładuje, graty, wiesz? To igiełka. Parking da, nie? To igiełka, ale to ja ci powiem, że... Musielibyśmy pójść zobaczyć tą miejscówkę. No. Aha. Wielkie podziękowania dla kolegi. Sum złotów, o ile pamiętam. Udostępnił mi jeszcze jedną godzinkę. Drugą wędkę moich marzeń. Druga wędka moich marzeń, dzięki. We'll be right back.
No i jazda. I zobacz z rana, żeby tak się zapowiadało, no. Ale powiem ci, że to dobrze, tak jak ci mówiłem, że żeśmy wyjeżdżali, to kurde, ludzie nie mają wtedy takiej spiny, nie? Dół, deszcz pada, kurwa, nie jadę, to już nie ma co na ryby jechać, bo deszcz pada. A ja tu se elegancko godzilkę uzbroję, którą tutaj od zaprzyjaźnionego pana kupiłem. Dzięki niemu. I będziesz, panie kolego, testował. Będę testował. Jak będzie ryba na godzinę, to... To będzie ryba na godzinę. Co tu dużo gadać? Nie ma oczu. Zobaczymy, może coś... Co ta nowa woda nam pokaże? Co ta nowa woda nam pokaże? Dokładnie, jestem tego samego zdania. Nowa woda, a chyba pójdą stare nawyki, coś mi się wydaje. Nowa woda, a stare nawyki. I tak zrobimy. Nowa woda, stare nawyki. Opa. No, to będzie tak, chociaż tyle dobrego, że wędki nam się nie pomylą, bo ja będę leciał do czerwonych podpórek, ty do czarnych. No tak. Nie, Łukasz. Tak, jakby nie było. Nie, spławik musi być widoczny. Nie, nowa woda, stare nawyki. No. A teraz zobaczyłem te, mówię, zobaczę, założę te kulki, czy będzie je widać mocniej. No. Na pewno będzie i będzie ekstra. Słuchajcie, patrzyłem tak gdzieś po ciemku, nie, latarką zaświecałem z daleka, no to było widać, nie? Podświetlały, nie? No. Pyk. No i teraz pytanie, czy to będzie tu, czy nie tu? Nie. Za dużo tych pudełek człowiek wozi ze sobą, kurde, z tym sprzętem, nie? I się zastanawiasz później, kurde, w tym, czy może w następnym? A ja już widzę, że nie w tym. Ja już widzę, że nie, że nie. Bo tu masz chyba bardziej do robienia zestawów, tak, niż z gotowymi zestawami. Tak, a tam chyba jest, kurde, do zestawów. No reszta, trzeba iść do góry. A tu krętlika nie ma, to tego właśnie. Nie, ja chcę ten potrójny, wiesz? Aha. Ten to zawsze ich używałem. Aha, no to... Okej, bo myślałem, że może tutaj masz zrobione właśnie to. Nie, tutaj sobie ładnie odszukam. I właśnie go mam. A on, aha, bo on z mono jest zrobiony. Ajajajaj. No ale mono mi nie będzie potrzebne. Tym bardziej, że to jest chyba na podwodnym. Tak, ale kurde, trzeba tu będzie porządek zrobić. Ale mam jeszcze moniaczka zrobionego na legalu. No to. I to za grabą naszą z tamtego roku. No i jest igiełka. No. To co na majówkę ci robiłem ta grabka. Tak. No i elegancko. No wystarczy tu. No i co ja się tu będę spinął. Nie, tylko to zapinkę tak, sobie, sobie przełożę. No i grałem. Pyk. Gdzieś tu miałem nawet... Czekaj, bo gdzieś tu miałem... Aha, u góry mam. Mam stopery. Tutaj mam stopery. Baterie nawet mam. To jest ten gościu roku, teraz. Kurde, ty, no bogato, nie trzeba nic kupować prawie. Będzie tak. Pyk. Chodź do taty. I graj bucz. A tu jeszcze by trzeba było założyć węflon.
kurde, ta moja pletka. Widzę, że trzyma i to na maksa. Co mówisz? Mówię, że ta moja pletka, widzę, że trzyma i to na maksa dalej. Trzyma, trzyma, tam po jednym sezonie co jej będzie. Co tam, jeden sezon miałeś przecież. Co? No. Widzisz, ten miał nasz najlepszy kolega po 4 lata. Była poszczępiona, ale mówi, że jest igła. No to już. Ja będę się tam strzepał. To spinningista może wiedzieć, że pociąga. Nie, nie, to spinningiści nie wiedzą. No. Nie, to się tak nie da już. Ale zobacz te kotwice, nie? Te w VMC. Kurwa, ja, czy ja sobie wiesz, zestaw robiłem, na przykład wiązałem, czy tobie, to wiesz, nie pocięty, kurwa. No ale one są na kozaku, nie? Zobacz, nawet ledwo tylko pociągniesz, no. Kurwa, już ci chwyta, nie? Już, kurwa, fotel chciałeś zakładać. No, kurde, i fotel, no. I gleba. No dobrze, no. Są tam majs, Dan. No. To już praktycznie dwie wędki mamy, trzy do wywiezienia. Mamy już wszystkie gotowe do wywiezienia. Znaczy tam, nie wiem, czy tą akurat, co ja do drzewa dam, nie będzie trochę gościowej przeszkadzała, wiesz, na koniec ją wywiozę. Tą jedną przy drzewie tu bardziej, wiesz? Tą z lewej strony? No, nie będzie było tak, żeby ja mu nie. Nie, bo to jest 20 metrów jakieś. Ale nie wiem, jak on na grudnie rzuca. Trzeba by pójść do niego pogadać, no, ale to tam problemu nie ma. Tak, mogę nawet, kurwa, później, jakbym się zginie, chcę wywieźć. No. Żeby nie... też... miejscowym też nie utrudnia. Nie, 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 przede wszystkim. No. Przede wszystkim. Trzeba być, kurde... człowiekiem. No, robić w porządku, innych parze względem, a nie tak, jak się mówi, samolubem takim, wyganiać, bo kurde, bo ktoś chodzi, bo ktoś to przeszkadza. Nie, wszyscy mają, wszyscy mają prawo chodzić. Chodzi. No i ci, można sobie pochować. Zapas w razie był jest. Niby się człowiek tam stara, ale to nie jest to. Tylko jest dopiero burda. Bordella loco, bordella bombo. Bordella bombo. O mamma mia, bordella. Mi scusi. Dobra. Aha, będę mi to. No, tu jeszcze te, widzą najważniejsze też. Nową spółkę. A, jest. A ja mam tego. A to też mam, ja też mam, ale gdzie gryzą to co by też tam. Ja tam kurwa. Pierdolę zapobiegawczo. No tak, tak. Zapobiegawczo. Czekaj, ja na razie nie będę zakładał. Zamawiałem 600 metrów z rybki, a gość to nie pisał, że może być dwa razy po 300. Nie może. Nawet lepiej. Nie przeszkadza. Nawet lepiej. Mi skuza. No dobra, no to co, jesteśmy ogarnięci. No. No ja butów na razie nie zakładam, zostawiam gumowce. O, ja też zakładam. Czekaj, co mi tu będzie jeszcze potrzebne, żeby nie było... Aha, stopery. Ale na to ci tu nie. Na ten niepotrzebny ci, masz gumkę. Tam byś musiał zobaczyć, co tam... Tam byś musiał mieć. No właśnie. Ale ty też gdzieś jest, na wiesz. Najważniejsze. Jak jest, to jest. Zbroisz pontex? No. To ja idę się orlać.
jakiś... Jak nagrywał? Nie. Ale no, sądy to jest, zapasowy. A. Stary, drugi ale... telefon dałeś do sądy? No, no bo to jest stary telefon, ale jak nowy wygląda, jeszcze z szkołem hartowym. Moje do mnie, kurwa, drugi telefon do sądy masz? Nie, nie. Kurwa, właśnie, teraz kot. Ja pierdolę, jaki pierdolę. Ten, którego najczęściej używam. Nie, właśnie. Jest inny kod. No, to lipa. Kurwa macie, ja teraz to jest całkiem. Dobra. Jest, ten sam co w telefonie mam moje. Dobra. Dobra. Bluetooth jest. Dobra. To włączę. Musiał wziąć chyba i od mojej żywca przynieść i już rozbrajać go. No tak. I od tej strony trzeba zacząć po kolei, bo żeby ja. A to tam przy drzewie tam jakiś też taki wyciągnę. Żywczyki, kurwa, takie. Oho. No
i fajnie. Trzy wenteczki stoją już gotowe, napięte. Jedną właśnie wystawiamy, bo zwolniło się miejsca z drugiej strony, gdzie możemy sobie postawić nasz obóz. Graty, pierdoły. O, Marcin właśnie zakłada gumioki i lecimy z koksem. I zobaczymy, co będzie z tego. Ostatni zestaw do postawienia i będziemy mogli grillować i wyluzować. No i się zaczyna. Ciemno jak w dupie. Na razie tylko dwa świetliki widać. Siedzimy sobie z Marcinem. Nie widać nas, kurde, bo ciemno. Ale za chwilę godzile się też rozświetlą. Tam gdzieś z boku siedzą, palą sobie młodzi ognisko. Niech się bawią. O, są rozświetlone. Ekstra. No i czekamy na branko. Zobaczymy, co z tego będzie. Ale jest mega fajnie. Jest na razie cicha woda, nie słychać, ale cicha woda, brzegi rwie. Zajączek nas odwiedził z rana. No to wychodzi na to, że natury nie zakłócamy, jak nas dzikie zwierzęta odwiedzają. Dobrze, że puczu nie chrapie, bo... Dobrze, że puczu nie chrapie, bo... Dobrze, że puczu nie chrapie, bo... Na 9 rano, o 6, o 7 mieliśmy pobudki, później Marcin miał o 8, mieliśmy kurwa mordercę szczupaka, pozabijał nam kurwa żywce, pozrywał zrywki, dwa zestawy kurwa leżą, bo były koło siebie, to najpierw w mojego walnął, później w Marcina, dwa jeszcze zostały, nawet nie stawiamy, bo jeszcze trochę sobie posiedzimy, zjemy i będziemy się zwijać powoli, bo to był tylko taki rekonesans. A za tydzień im pokażemy, przyjedziemy na dłużej. Fajnie, mamy właśnie, o, śniadanko się robi, grilluje. Woda piękna, kurde. Super. Chociaż coś się działo. W nocy była cisza. Kompletnie nic, ale to podejrzewam, że przez to załamanie pogody. Więc nie załamuje się, nie zawsze się łapie, ale i tak jest zajebiście. No i co? I będziemy czekać jeszcze. Nie będę wam nagrywał, jak jemy. Powoli zwijamy mandżur, tu jeszcze boczuś się piecze Marcina. Troszkę się zachmurzyło, ale to tylko troszkę. No niestety, sumka nie było, ale też było fajnie. Szczupak dość duży nam narobił rano szkód, bo dwa żywce zamordował. I co? Ech, kurde, będziemy w majówkę polować dalej. Ja już namiocik mam zwinięty. Mandżur cały do spakowania do fury. Tu Marcina. Mandżur, jakie ładne podpóreczki sobie z kwasiaka porobił. Można? Można. Tam parking, tam nasze auta.
No i tyle. Co tu dużo gadać. Fajnie było.